No i co jeszcze takie mamy? Czekamy na ciebie, gwiazdo! Musicie zawsze spóźniać patycki. Nieprawda. Nieprawda? Chodź obie, pa! 20 minut. Dobrze, dobrze. Była 11.20. Nie było 11.20. Spokój. Zakład? Była. Zakład. 11.18 było. No i zaokrąglenie, ile to jest? 1000 złotych do mnie. Siemanko, witam was w dzisiejszym odcinku. I moi drodzy, zanim przejdziemy do działania, muszę wam i wam wyjaśnić, co będziemy dzisiaj robić. Inspiracją do nagrania tego odcinka był Jimmy Fallon, który do swojego show, do swojego programu zaprasza różnych celebrytów i właśnie w taką zabawę, w taką grę z nimi gra. Jak widzicie, mamy przygotowane boksy. Ja ich zawartość znam, z wyjątkiem boksa numer 6, który trafi do mojego przeciwnika, żebym po prostu ja też mogła w tej grze uczestniczyć. Będą siedziały dwie osoby naprzeciwko siebie i jedna z nich bierze sobie któregoś boksa, weźmie go przed siebie i najpierw zaglądnie do środka. Zrobi jakąś reakcję lub jej nie zrobi, nie wiadomo, może publicznie zrobi jakąś reakcję. Wyciągnie tą rzecz przed siebie i będzie musiała opisać, co przed sobą ma, co było w jej pudełku. Może powiedzieć prawdę, ale może też skłamać. I druga osoba, która siedzi naprzeciwko, będzie musiała powiedzieć, czy to jest prawda, czy to jest fałsz. Jest szansa, że na przykład coś wyda jakiś dźwięk. Kaczka powie, tak patrzę na ciebie, mega. Ty musisz, co? Mam nadzieję, że damy radę, choć jest to trochę skomplikowane i mam nadzieję, że będzie go okej. A co jest do wygrania? I co jest do przegrania? Właśnie nie to. Ma tej wygranych. Nie ma tej wygranych. To jest dobra zabawa. Marta, chcesz wziąć udział? Tutaj chodzi tylko o zabawę. Prawda jest zaliczona tylko wtedy, kiedy opiszecie wszystkie szczegóły. Dwóch ochotników. Ja! Dla... Nie. Dobra. Ja! Dobra. Jezu, to... nie, to ja z Padeckim nie chcę. Ustaliliśmy wcześniej, że osoba po tej stronie jako pierwsza będzie miała pudełko i później się zamienicie miejscami, żeby przypadkiem nie zaglądnąć w lustrze, czy coś, żeby... Ogólnie zaznikacie w lustrze, ale... Panie, macie to... Ale też nic nie widać tak... Ale dobrze, bo nie muszę widzieć, tylko muszę słyszeć. Tutaj są też ważne reakcje naszej widowni. Oni też mogą dać. No ja teraz już nie widzę. No to co, Kubuś wybiera. Tak, Kubuś boksa, wybiera, tak? Pudełko i nie może to. Numer 6! Właśnie nie może to być numer 6. A, no to proszę państwa, moja ulubiona liczba. To są cyfry. Ja jeszcze tylko szybko wyjdę. A czy dwójka nie jest też liczbą? Tak jak mówiłam, nie może teraz patrzeć więc szóstki, dlatego że szóstka jest przygotowana dla mojego przeciwnika, bo ogólnie przygotowywałam te boksy, więc znam ich zawartość, ale żebym też mogła wziąć udział, to nie wiem, co jest w szóstce, dlatego szóstka zostaje zarezerwowana dla mojego przeciwnika. Martwa kuropatwa w swetrze. Proszę bardzo, najpierw sobie zaglądni. No to jakiś drapieżnik jest. Jaki Hollywood. Ale nie można się zaśmiać, tak? O to w tym chodzi? Można się zaśmiać. Nie, to może zrobić wszystko. Jak będziesz wyciągał swój przedmiot, to zrób to tak, żeby Karol go nie widział. Dziwna sprawa. Tego się nie spodziewałem. No co tam masz? Jest to banan. Mam banana. To dlaczego słyszałem dźwięk, jakby się coś przewracało takiego metalicznego, twardego? Bo jest tutaj bateria po prawej stronie. Jest bateria włożona do banana. A przed chwilą mówiłeś, że jest po prawej stronie, nie włożona. No i chodziło mi o to, że jest w tym bananie. I jak się przewracało, no to wtedy uderzyło. Jest też zdjęcie moje, jak się oblewam kefirem. To, co było na banerze, już go nie ma. No. Jest tak włożone, jest wycięte, jest włożone do tego banana, także mógłbym spokojnie, no powiedzmy, mógłbym go spokojnie wyjąć, ale... No a to czwarta rzecz, o której mówiłeś? Jest jeszcze na przykład tutaj po lewej stronie od banana taka świnia, która jest uśmiechnięta i... Fałsz! Ja chciałem sprawdzić! Ale trafił w ogóle siebie. Ja się bałem, że ty możesz na tym wyczaić, że już za dużo tych rzeczy, że aż, że co, Patecki aż tak takie rzeczy gada? Nie, to może być to, bałem się, że w ten sposób, ale no to jest to. Kurde, szkoda, że jesteśmy pierwsi właśnie, bo... Ale nie, to wylosował siebie, nie dało się. Dlatego powiedział, że nie jesteś pierwszy. Jedynka. Nie no, mocne. Aha. Zresztą się śmiejesz, pewnie tam są moje żarty, zgadłem? Dobra. Nie ma tam, bo nie masz żadnych żartów. A pokaż z drugiej strony, nam? Tak. Przed sobą, mój drogi Kubusiu, mam czapkę. Jest ona wypełniona pitą śmietaną. I mam w dodatku jeszcze lentylki, jak się nazywają. Lentylki? No lentylki. Lentylki. Takie... W środku. To jest po prostu taka czapka z lentylkami i z bitą śmietaną w środku. Ja myślę, że dałoby się to zjeść, czy nie? Myślę, że nie. Nie wiem, czy była noszona ani przez kogo. Zajesz jest w kolorze czarnym. Tylko.
i ma taki jeden fioletowy element z przodu. A czy jest to czapka ze sklepu Ekipa to nosi? Nie. O kurczę, pieczone, no to koniecznie... Jest to taka po prostu czarna czapka, z przodu ma jakiś znaczek fioletowy, ale nie wiem co to. Czyli to jest czapka, która jest wypełniona bitą śmietaną i ma na sobie lentylki. Tak, w tej bitej śmietanie są lentylki. No w sumie to tyle, nie da się więcej powiedzieć. Koniecznie, Karol, spróbuj. Nie ma szans. Nie, no spróbuj. Dobra, moim zdaniem to jest fałsz. No. Bo coś tam jest... O kurde, dobra. Coś innego jednak. Nie no, mógłbyś tak, jakoś tak... Nie pokazać mu tego... Jadłeś kiedyś bitą śmietanę z Kroksa? I będzie dobre. Ej, ja teraz tutaj jestem mega ciekaw, co będzie w środku. Co? O Jezu, są dwie rzeczy, dobra, okej. Okay. To jest jedna rzecz. Może właśnie oszukuję, jest jedna. Dobrze, Krzysiu, no powiem ci tak. Bardzo lubię zwierzątka i mam tutaj jedno zwierzątko na smyczy, żebym mógł od razu je wyprowadzić na spacer. Okay. Jest lekkim nielotem, dlatego ma smycz, żeby mnie nie zdupcył. Mój kochany zwierzak. W sumie ciężko mi określić jego rasę. Taki no. Aerodaktyl połączony z nietoperzem. W ogóle jest różowy. A ile mam? To jest mega zabawne. Dwie. Ale skrzydła ma dwa, jakbyś pytał. I ma taki ogon. Stoi czy leży? Stoi czy leży? Teraz stoi, ale jak go położę, to może leży. Okej. Okay. Zanim tutaj, wiesz, zapiłem go w smycz, to przyniósł mi ciekawą rzecz. I to jest, że tak powiem, walizka różowa z ciasteczkami, z talerkami. Takimi posolonymi. Mega fajna rzecz. To walizka jest trzymana na tak, jak sobie idziemy, to on po prostu czasem może, wiesz, w przerwie sobie zjeść tego talarka i spytać się, czy ja bym też. I on chodzi normalnie? No chodzi, bo nie lata. Aha, bo jest nielotem, okay, mówię, okay, ma skrzydła, ale jest nielotem. Skąd wiesz, że nie lata? Skąd wiesz, że nie lata? To mówię, że k***wa. Uważam, że jest to fałsz. Krzyż, niestety, ale jest to prawo. To jest przerąbane. To jest tak trudne. Bardzo dobre rzeczy, bardzo wysokie. Numer myślałem. Ja wiem, co jest 5, więc biorę 5. Właśnie. Nie możesz mieć piątki. A, to... wszystkie też nie mogę, no to. No dobra. Trójka. Nie zostawiasz mi wyboru. Dobrze, nic nie dzieje. Nic się dzieje. Nie, no musisz zostawiać trzy bokserek, dwóch i nie musisz się tłumaczyć, czemu się tak wierzy. Ale wam powiem, żeby nie było. Mateusz wiedział zawartość piątki. Dobrze, więc... nic się nie dzieje. Dobrze, ja biorę trójkę. To jest pojazd, który stoi na czterech kołach i ma w środku awokado owiązane łańcuchem. Kierowca tego samochodu to awokado. Nie, to jest awokado. Kierowca tego samochodu to awokado i lubił łańcuchy. Co więcej, ten samochód na dachu ma przywieszkę. Taką, że możesz złapać ten samochód i go podnieść do góry. Czy możesz zawiesić sobie, jakbyś chciał. Tylko wiesz, on będzie wtedy... Na choince samochodzi? Tak, można. W tym jest awokado... Owinięty łańcuchem. Tak. Bardzo możliwe, że nawet to awokado rapuje, nie? Ale... Ale jeszcze nie wiadomo, bo nie słyszeliśmy. Można otworzyć drzwi w ogóle. Można otworzyć drzwi, a w tej chwili to zrobiłem. Teraz za ten uchwyt, o którym mówiłem, podnoszę ten samochodzik. I normalnie w środku jest to awokado. Można wyjąć to awokado. Można wyjąć? Może wysiąść. Czyli ten samochodzik musi być duży, bo jeżeli awokado się w nim mieści, no, to też musi być duży. Na tym awokado jest grawer, na którym jest napisane M.T. Ten grawer to jakiś... Fake mi. Zamykam tutaj drzwi do samochodu. Krzysztof, ten grawer to chyba wymyśliłeś przed chwilą, co? Tego ci nie mogę powiedzieć. No tak jest tutaj przecież, no jest grawer, jest łańcuch na awokado. Wierzę ci w samochód, awokado w łańcuchu, no to jeszcze wierzę, bo abstrakcja, ale ten grawer... Oh, yeah. To wymyśliłeś chyba, więc ja mówię fałsz. Ale... No to chodź zobacz, fałsz. No, podnieś. Nie, najpierw będzie jak zobaczy. No będzie fałsz. Ale jest grawer, ale na nim jest... BD. A, to tu zabudowałeś. Krzychu, który ale wiesz, wiesz, samochodzi. No. Wiesz, jak Krzychu będzie musiał zmyślać, to zawsze pierwsza rzecz jest samochód. Wiesz, kiedyś będzie miał żonę na przykład, nie? I będzie, Krzychu, gdzieś jest z tobą może potencki? I Krzychu, wszedł do samochodu przed chwilą, poszedł, w samochodzie jedzie. Bo ja mam samochodem. Z samochodem, tak. Zajebiście, że jest druga runda. A dzisiaj? No. Tak. Zajebiście. Tylko będziecie musieli mi dać chwilę, żebym wsadziła nie. Nowe rzeczy. Nie. Co tam? Wali. A, pieprzka nie, pewnie co? No nieźle. No. Trzeba tak leciutko na tym, żeby nie było słychać zakładzie. Czyli coś ciężkiego, tak? Wydaje taki dźwięk. Jest to gra, można w nią grać w dwie osoby. Ma elementy, które są z różnych materiałów, ale jest też element szklany. Te inne elementy, takie, które chyba są tutaj jakimiś częściami składowymi, są kolorowe. Właściwie to takie brokatowe bardziej. I myślę, że jest raczej dla młodszych. Wyprodukowany w 2018 roku. Tyle? A Chiny czy... Jak, masz jakieś pytania co do niej? Może więcej szczegółów? Więc tak, jeden z elementów ma jak gdyby takie kwadratowe wstawki. I w sumie jak się trochę zmieniasz, zmieniasz... Dobra, podpisa. Prawda. Czyli jednak nie. No. Ciężko by się to w to grało. Co tam? Tak się prezentuje kolejna rzecz. Ale dziwne. Zebysta.
Mogę wziąć ją później? Ja się zastanawiam, co? Nie, ja sobie zostawiam. Czego co to jest? To w ogóle nie jest na środku. Samozamach. To jest takie... Dobra, moja rzecz jest bardzo ciężka i jest to taka doniczka jakby w kształcie kuli do kręgi i jest obwiązana takim krawatem, który jest fioletowy. Doniczka z fioletowym krawatem? Tak. A jeszcze jest w środku? Jest kaktus, a zapomniałam powiedzieć. A kto to przygotowywał? Jest kaktusik. Ja jestem Marta może? Marta, czy to prawda? To są wszystkie jest elementy. Jest to bardzo ciężkie, tak. No. Takie z kamienia. Czy wierzę ci, że tam występują takie elementy? Nie wiem, czy one są wymienione w całości, że są prawdziwe. A jakiego koloru jest ten kaktus? Zielony. A jak jest zawiązany krawat? No tak naokoło po prostu. Ale naokoło? No przecież to jest, no, jest pętelka tak. Krawatu, czy jest krawat jeszcze zwisający? No jest pętelka. Czyli, a to jest gotowy krawat, czy ktoś na tym zawiązał? Zawiązał. Tak? Tak, z boku. I to nie trąbeczka przygotowała, bo trąba na pewno nie umie zamknąć. Ja to nie przygotowałem, ja nie przygotowałem ani tego, ja po prostu znam dwa. Dobra, prawda. Jezus Maria, ale się zestresowałam. Ale z tym krawatem się wkopałaś, bo chyba na początku chciałaś powiedzieć krawat, czy przypadkiem powiedziałaś krawat? Mogę mieć muszkę. Nie, no właśnie. To się było, nie? Ale chciałam zmienić coś więcej, bo uznałam, że jak zmienię tę doniczkę, to że to jest... No to też jest doniczka. Ale ten krawat mi najbardziej nie pasował, ten krawat w tym. Powiedziałam, że to jest w kształcie kuli do kręgi. Ja myślałem tutaj, że... Okej, okej. Dobra, druga runda. Kto jest najlepszym pudełko kłamcą? Słuchaj, no. Pudełko kłamcą. A chcemy się bawić. Ty grasz o złote gacie. No pokaż, co tam w środku. Ale chyba to ciężkie jest, co tak widziałem po marce. Aha. Ej, chmurkę mam! Ej! Jejku! Takie łapki. Ja tutaj mam zegar. Zegar. Dobrze. Który on się tak buja. Ma on powiedzmy taką budowę. A mogę mieć pytanko? Tak. Czy ten zegar buja się jak ten piesek? W polonezie? Nie, ale, ma głowę psa. Ma głowę psa. Ma głowę psa, ten zegar. I ogólnie jest tutaj jedzenie. W zegarze? Mogę sobie zamieszać i jest tutaj jedzenie. W tym. Normalnie. Można to jeść. A jakie to jedzenie? To są chrupki. A czemu to są chrupki? Czemu chcesz zamieszać? Są w jogurcie? Bo można mieszać. W tym zegarze są chrupki. Masz chrupki. Wiesz co? I mam paczkę chrupek na przykład. Ciężko. Nie mieszam, bo nie mieszam. Więc pytanie jest takie, czy te chrupki są w czym? Nie. W zegarze są, powiedział przecież. No i te chrupki właśnie można tak sobie pomieszać i... A pomieszaj. Głowa psa. Dużo szczegółów. Dużo, no właśnie w sumie. Dobrze, uwaga, proszę państwa, mamy zegar. Tu ma głowę psa, są chrupki i można je zamieszać. Godzinę pokazuje. Nie ma miejsca na godzinę. Nie pokazuje godziny. To nie jest zegar. Ale no nie, no wystąpał. Tak, mogłeś pomieszać lepiej te chrupki. No. Dawaj chrupka. Dobrze, trochę zabiję. Ale chodź sobie. Dobra. Zapalnij mi to. Ej, ale to super było właśnie z tym kołataniem, nie? A to jest ten kotek ten z ramionowni. Ja myślałem, że on się nabierze na to, że tyka zegar. Które chcesz pudełko? Ty nie możesz tylko jeden wyciąć, nie? Nie patrzę. Nie czołgi. Ładna jest. Ładna, taka. O kurde. Ciekawe. Oho. Mogę już popatrzeć? Nie, będziesz widział, że za wysoki. Kubuś, jest, możesz popatrzeć. Kubuś, no. Niesamowite zrządzenie rosło. Przed chwilą stał tutaj kotek, który był w ramenowni. A w tym momencie ja mam przed sobą ramen. A ja mam kota. W którym pływa kaczka. Czy ten ramen jest ciepły? Tak, jest ciepły. Czyli tak, że... Będziemy mogli go zjeść. Jeżeli... Potem. Okej. Dobrze, że pytasz. Otóż tak. W jakiej misce? Miska? Biała miska. Biała miska, mam wrażenie, że to jest miska, którą przyniósł Nowciaks na robienie ramenu. I tak? Teraz znów jest w niej ramen, tylko pływa w nim kaczka. 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 Dobra, mi się wydaje, kaczka, że... Kaczka, dziwaczka. Szczerze? Ja nie potrzebuję więcej trąbeczka. Jesteś taki, że to jest prawda. No. Tylko to nie ramen, ale chciałem po prostu... To jest zupka chińska, ale uznałem, powiem ramen, żeby było śmiesznie. Dobra, to dostajesz tą jedynkę, bo ja nie wiem, co tu jest. Dobrze, ja ważne, żeby nie czuła. Możesz wziąć, możesz wziąć. Ale bardzo ciężkie to musi być. To jest 400. No dobra. Tu trochę węgierku. To od razu powiem, że nie było. Widziałam kolor i widziałam, że coś jest coś dużego, ale gdyby widziałam jakby kątem oka, bo pytałeś tak. No to mieliśmy nie podglądać, tak? No brawo, ale... Marcysia, już oszukujesz. I co? I teraz odgadniśmy, że miałam Marcysia, no i porządku. Jest to taka plastikowa miska żółtego koloru, jak widziałaś, która jest zamykana od góry. Taka, wiesz, jak są pojemniczki, żeby na przykład ja chmurce noszę w takiej karmę, nie? No. Tylko ona jest taka bardziej taka
półokrągła, taki półmisek z zamykaną górą, plastikowy. A w środku myślałem, że to są majtki, ale to jest jakiś, to są jakieś wstążeczki. I to jest zamknięte? No, otworzyłem to. Nie, to jest taka normalna, otwierana, nie? Tak brzmi ta miska. I ona jest plastikowa? To miska czy pojemnik? No taka miska zależy, jak otworzysz, to jest już miska, a jak zamkniesz, to jest pojemnik. Ale to jest głowa. Ale złapałeś mnie, no faktycznie. Ale nie wiem, kto wygrał. Ja też nie wiem. Nie wiem, kto wygrał. Możecie mieć remis w tej rundzie i się przygrał. Jak to? To jest pojemnik, jest miską. Jest pojemnik, no. Serio? No. Myślałem, że nie umiesz kłamać. To jest pojemnik na klocki Lego. Chciałeś, że jest miską i pojemnikiem, więc to tam jest. No tak. Marcy się, jak myślisz, czujesz się przegrana czy wygrana? Nie no, myślę, że Karol wygrał. Okej. Okej. Zajebiste. Okej. No. Mam przed sobą zdjęcie. Zdjęcie w ramce. Zdjęcie przedstawia cztery piękne teletubisie, które zamiast twarzy, w sensie zamiast swoich oryginalnych twarzy... Mają nasze twarze. Tak. Powiem. Tak. I też w rogu tego zdjęcia jest słoneczko. No. Też tak jest teletubisie. I tam jest minimajk. Tak. Ale jeszcze jest jedna rzecz. Jest napisane Power Rangers i słoneczko. Ja myślę, że to jest prawda. Jak już tam widziałeś tą grafikę wcześniej? Czy nie? Ale jak Bogat, masakra. Co go jest gadz minimajkiem? Ale wiecie dlaczego? Tylko po tym wiedziałeś, że to jest prawda, że ty powiedziałaś, że mi pokażesz. Ja się bałam, że przez to, że Patas powiedział, kto to przygotowywał, to bałam się, że się domyślisz, że ktoś coś, że jakby przerobił to zdjęcie, nie? Nie, ja wcześniej zapytać, kto to przygotowywał, jak ty wszystkim przygotowywałaś, to myślałem, że może Trąba zrobi coś takiego zajebistego i się zdziwiłem, że Trąba coś takiego zajebistego zrobił. Szóstka. Dobra. Oj, oprócz szóstki akurat. Nie masz szóstki, nie ja też. Piątki też nie mogę. Tak, szybko patrzę. Już nie patrzę. Dobra. Okej. Marta, co to jest? Boję się otwierać. Mogę patrzeć już na ciebie, czy nie? Tak, możesz już na mnie patrzeć. No. Przede mną jest taka talerz. Taka talerz. Talerz. Zapomniał odwiedzić. Na talerzu jest pewna zawartość. Krokiet! Muszę otworzyć. Trochę się boję. Nie wiem, czy powinienem to otworzyć, ale jest skarpeta w ogóle, to jest skarpeta. I w środku coś jest. I wydaje takie dźwięki. Myślałem, że ktoś wierci. Ja też myślałem, że ktoś wierci. Jest jak... No Boga! Ej, miałem tak. W środku jest takie urządzenie, które przypomina... Vibrator. Marta, czy to jest twój vibrator? Ej, miałem przed chwileczką najpiękniejszy kadr na świecie. Siedział Krzychu, tak główka i obok tak stał Krokiet i miał tak. Chyba zna. No to tak. Krokiet zastanawiał, no sponsor! A co tu robi? Nie, no nie ma wyjścia, nie ma wyjścia, muszę powiedzieć, że prawda. No niestety wygrałeś. Jeżeli włączył! A to jest długopis! To jest długopis! A to ten... Pictionary Air, tak? Pictionary Air! Dobra, ostatnie pudełko dla Bujasa. Pięć. Piąteczka. Ja nie patrzę. Muszę się zastanowić, czy mówię prawdę, czy kłamię najpierw. Ale to jest ciężkie, bo jak otwierasz pudełko i czekasz tą rzecz, to czekam. Ciężko. Otwieram na razie. To są zakupy minimajka. W przygotowanej dla niego skali jest tak, jakby poszedł sobie i kupił po prostu coś na jeden dzień, więc będziesz miał wózek sklepowy, będziesz miał mokrego bąka na karcie, nie wiem, jakiś pomidor, Ferrero Rocher, czy tam coś tego typu. To jest w wózku sklepowym, tak? Tak, no, będziesz miał tego cebulę piękną, cudowną, którą kocham, M&M'sa, ogórek, nie wiem. Okej, a czy jest tam jabłko? Jabłko akurat nie ma. Czy są tam jeszcze jakieś dodatkowe rzeczy, czy wszystko to, co wymieniłeś? Jest jeszcze nacisk czegoś. Wydaje mi się, że... Zadam jeszcze jedno pytanie. To wydaje ci się, czy wiesz, czy wózek potrafi się poruszać, ma kółka, czy może jest nieruchomy, czy kółka są, wiesz, tak jest... Czy się nie obracają? Obracają się. Wiesz co, czy wózek się potrafi poruszać? Samoistnie nie, ale ogólnie ma kółka, po których ewentualnie mógłby się poruszać. Dzięki którym? Okay. Myślę, że jest to nieprawda.
Nie, ja sobie próbuję sobie to wyobrazić. Więc myślę, no okej, okay, to może wyglądać tak i tak i tak, ale myślę, że... Ale nie, jak go zobaczyłem, to uznałem, że może być łatwo. Rzecz jest tak skomplikowana, ma tyle różnych elementów, że uznałem, że może być łatwo powiedzieć prawdę, nie? Okej, okay, oficjalnie jestem najgorszy w tą grę. Ani nie zgadnąłem, ani nie pokazałem. To były już wszystkie boksy. Mam nadzieję, że wam się podobało. Mam nadzieję, że też wam się podobało. Dajcie znać, czy chcielibyście taką drugą część, taki kolejny odcinek z innymi rzeczami. Może jeszcze bardziej abstrakcyjnymi i hardkorowymi. A ja się z wami żegnam. Jeżeli wam się podobało, zostawcie dużą łapkę w górę i kliknijcie w ten czerwony przycisk. I do zobaczenia niebawem. A ile masz punktów? Bo ja zmieniłem punktów, to ja. Jak to? Ja? Wygraliśmy obydwoje. Tak? Dobrze, tak. Okay, dwa. Dwa? Tak? Trzy. Wszyscy, a ile miałeś Marcysia? I mieć trzy. Wszyscy zgodą. Co? No to co? Galo też mówi. Dobra. Zero. Dwa. Dobra, wygrałeś. Nie, Marcina miała jeden. Trzy osoby wygrały z sześciu? Krzysztof, przegrałeś. No ja mam zero. Siłą zero na cztery. Dobrze. Jakby było coś do wygrania, to bym miał cztery na cztery. A, no wiadomo, czyli nie bardzo to zabawa.